Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym kolejnym materiale. Jest to już chyba 54 odcinek serii Swarminga 22. Lecimy cały czas do przodu z tymi odcinkami. Niestety trochę tych odcinków Swarminga mniej dodaję, ponieważ właśnie więcej tych vlogów chcę dodawać. I właśnie teraz będę próbował coraz mniej tych odcinków Swarminga dawać, bo jednak coraz ciężej mi się gra w to farminga i coraz więcej jest właśnie w nim do robienia i tak trochę utrudnia mi to wszystko. O wiele łatwiej mi jest grać w Polybridge'a, ale to wiecie, Polybridge a Farming Simulator to są dwie inne gry, gdzie w Polybridge'u po prostu w tą grę sobie włączasz, no i po prostu sobie grasz. A we w tutaj farmingu to jest o wiele inaczej, bo tu musisz cały czas pielęgnować te wszystkie ten swój cały zapis, musisz cały czas grać. I to wszystko tutaj, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to do przodu szło, żeby robić tutaj nowe rzeczy. No, jeśli ten odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku palić na mojego Twitcha, twitch.com, na mojego Twittera, to jest Kondic już. I nie zapomnijcie, moi drodzy, że na Twitchu są codziennie streamy o godzinie 20. I że jeśli ty tam nie wbierzesz, mi drogi widzu, to kurwa braknie ciebie tam, po prostu ciebie braknie, nie mamy co tam robić i jest nudno po prostu. I na Twitterze też informuję was oficjalnie tak na Twitterze, że co ogólnie tam o jakichś dramach, czy tam jaki odcinek się pojawi, czy są jakieś tam przesunięcia z tym odcinkiem, czy streama nie będzie, tego typu właśnie rzeczy. Oj, przepraszam, o kurwa, zapiekanka mi się odbiła, przepraszam, muszę tutaj sobie, widzicie, patrzcie na to, mocny gaz, kurwa, mocny gaz, kit. I tak, i w dzisiejszym, aha, bo w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową rzecz, ponieważ, no tak jak wam wspomniałem, jest ciężko mi w ogóle tutaj z tą grą iść cały czas do przodu, bo mając coraz większą farmę, no jest ciężko mi cokolwiek tutaj robić. I przez to muszę jedynie polegać tutaj na pracownikach, bo nie mam tyle czasu, żeby nagrywać jeszcze tutaj te odcinki. I tak to właśnie... Oj, kurwa, uspokój się, woda. I tak to właśnie, tutaj niestety wygląda. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie wściekli i że... Dobra. O, nalewa się. I że po prostu kumacie, o co mi chodzi. No, i tak to właśnie jest. I teraz jeszcze ogólnie wam tak chciałbym powiedzieć, że próbowałbym łączyć jako tako te odcinki z tego farminga z jakimiś tam nowymi modami, żeby też to miało, też żeby to było w jakiś tam sposób ciekawe, bo teraz jedyne co w tym farmingu mogę sobie zrobić, to jedynie będzie cały czas wymyślanie tutaj nowych tych wszystkich rzeczy i to nie jest proste po prostu, tak wam powiem, więc chciałbym się tutaj skupić też na może jakichś modach. Tak mi się wydaje, żeby było to całkiem spoko, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, gdzie jest mój traktor? Już wam mówię o co, już przechodzę tutaj do sedna odcinka, bo nie powiedziałem wam dokładnie o co chodzi, bo w dzisiejszym odcinku będziemy w ogóle... Tu jest 3,5 minuty odcinka, a ja wam nie powiedziałem o co chodzi, no kurwa, jestem niesamowity. Będziemy w dzisiejszym odcinku, pewnie po miniaturce i tak widzicie, będziemy testowali motocrossy. Albo crossy, nie wiem jak dam nazwę te odcinka, chyba motocross, bo właśnie dodałem sobie taki mod, który pokazuje, oj kurwa, muszę jechać tędy, który dodaje nam właśnie motocrossa do gry. Jest to o tyle ciekawe, że będzie po prostu fajnie się grało, będzie jakoś tam urozmaicona rozgrywka i ciekawiej, no tyle wam powiem, ja długo czekałem, żeby takie coś było, no i wreszcie jest. Dobra, czekajcie, tak tu sobie obrócę, sedamy i chyba tak, bo tu się muszę wałować te pole. Kurwa, ciężko masz, Grzegorz, co jest razem z tą. Dobra, tym tutaj sobie odjedziemy, bo to już nie jest nam potrzebne i zaraz przejdziemy już do zakupu tego motocrossa, bo ogólnie tego motocrossa, tego moda pobrałem tylko dlatego, że jest to nowy mod, świeży i ogólnie też, żeby mieć jakby szybki tutaj, jak to się w ogóle mówi? Szybki rodzaj podróży? Nie podróży. Kurwa, zapomniałem już. No po prostu... pojazd, który nam pozwoli szybko przemieszczać się od punktu A do punktu B i właśnie nam ten motocross to będzie umożliwiał, więc naprawdę bardzo fajnie. Tu sobie tutaj wezmę ten mój siewnik. Ogólnie siewnik, co teraz siałem, to jest soja na wszystkich moich polach, oprócz tego jednego, gdzie mam zasianą trawę, to wszędzie wsiałem właśnie soję
i niedługo będą naprawdę bardzo duże żniwa związane z tą soją, więc też jakaś tam kasa wpadnie. O, już wiem, co chciałem powiedzieć. I dzięki temu to jest naprawdę bardzo szybki środek transportu i będziemy mogli się z nim przemieszczać, no, mega szybko od punktu A do punktu B. Dobra, więc w tym momencie przejdziemy sobie właśnie na P, bo już chcę wam pokazać, o co mi chodzi. To już teraz, to już nie ma przelewek. Po prostu, moi drodzy, nie ma przelewek. Dobra, uff. Mam nadzieję, że kamerka wszystko widzicie. Czekajcie, że tutaj wezmę łyka wody. Bardzo dobra. Gazowana. Dobra, mniejsza o to. I tak, żeby kupić sobie takiego motocrossa, pewnie wiecie, jak takiego moda się pobiera, to nie jest w ogóle trudne, a jeśli chcecie wiedzieć, jak takiego moda się pobiera, to wiecie, co musicie, łapka w górę, wiecie, co musicie zrobić. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i Twitch. Zważywszy na to, że wbijamy 1000 subów, już mamy prawie 500, więc zajebiście, moi drodzy. Idzie to fajnie, już powiem wam. Dobra, i tak, samochody, tutaj mamy to, pojazdy, cyk. I patrzcie na to. I cyk, mamy dwie. Husqvarna! Husqvarna! T-Series i F-Series. Czyli wychodzi na to, że to jest enduro, tak? Ale chuj z tym, bo jak widzimy, ten tutaj ma, nie wiem, czym się różni T, A, F. Ale widzimy, że tu mamy pięciobiegową skrzynię manualną, a tu mamy sześciobiegową skrzynię manualną. Oj, przepraszam. I tu mamy więcej koni mechanicznych. Prędkość się nie różni, ale tu mamy więcej koni mechanicznych. Kurwa, fajne. A nie wiem czemu, ale te mi się bardziej podoba. A tu, aha, bo tu się kolory wybiera. Dobra. Patrzcie. Wzór. Nie wzór, co ja mówię, wzór. W sumie kurwa nic się nie zmienia. Mojego punktu widzenia. Dobra, bierzemy to. Wzór trzeci. Hand Protector. O, bo z tej strony sobie zobaczymy. Dobra, ten z tej strony jest ładny. Dobra. S. Bo wy nie widzicie. Dobra, to nie będziecie widzieć. I tyle. Widzieć. O, no. Hand Protector. Aha, czyli to są te rączki. Dobra. Nam to nie jest potrzebne. My nie jesteśmy frajerami. Headlights, czyli to są przednie światła. Dobra. Headlights, sprawdzamy. Czym headlightsa? Dobra, nie będzie headlights. I konfiguracja silnika. Kurwa, tu musi być mega, full mega. Dobra, i test, i hub color. No nie, może weźmiemy sobie jakiś taki błękitny. Gdzie to się kurwa zmieniło? Aha, to jest to. O kurwa, dobra. Weźmy czarny. Kolor podstawowy, może teraz ten. Nie, to jest słaby kolor, taki ten czerwony, dobra. Secondary, a tu możemy tak zrobić. Dobra, może zielony. Tu kolejny zielony. O, fajnie. I tu kolejny zielony. O, kolor felg. Zielony. Kurwa, tylko to mi przeszkadza. To mi się nie podoba, widzicie, to mi się nie podoba. No ale chuj z tym, niech będzie. No, zajebisty. No i co, co? 26 700. Kurwa, maszyna jak nie wiem co. I będziemy tym jechali, no nie ma pierdolenia. Nie ma co tutaj z, kurde, się ten kurzać, ale tu mam dużo much, ja pierdolę, znaczy much, taki kurwa muszek dziwny. Nie ma co tutaj sobie zawracać głowy, no i lecimy z tematem, kupuj, tak, kupujemy. No i kurwa lecimy z tematem, moi drodzy. Kupiliśmy sobie to i czekajcie, zaraz będzie. O kurwa, patrzcie na to. Ja pierdolę. Co tu pierdolasz, pszczelasz? Patrzcie, aha, bo my mamy jeszcze pszczelarza. O kurwa. Czuję się jak w GTA. Ty, a mogę ludzi przejeżdżać? Szkoda, że tutaj ludzi się nie da przejeżdżać, ale szkoda. Czekajcie, ja sobie jeszcze sprawdzę, czy tutaj da się coś z nim zrobić, takie wow. Da się na przednie kółko? Kurwa, nie da się na przednie kółko, niestety. Ty robisz? Pracujesz? I teraz będę mógł sprawdzać, czy pracują moi ludzie. Mogę sąsiadom pola rozjeżdżać. A i za chuje mam was. Patrz, potrafi wyskakiwać. Co jest kurde grane. I zajebiste to jest. Fajna ta krosuwa moja. Idzie, a tu jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że zapomniałem sprzedać drewna. Zaiste przez to, że nie mam czasu, żeby to zrobić w ogóle. Tutaj też nie pościnałem tych drzew. Jak widzicie, tutaj sobie te buraki cukrowe wszystkie odchwaściłem, ponawoziłem,
Tutaj mam też soję, tu już zwałowałem to. I tak się wygląda, moi drodzy, tu jest ta trawa. Tutaj też już zwałowałem, więc wszystko idzie powoli do przodu. I widać tutaj niezłe efekty. Chciałem szczególnie powiedzieć, że na tym polu będę chciał niedługo sobie zrobić, te pole będę chciał sobie wywalić i będę chciał tutaj zrobić sobie szopę, taką zwykłą szopę, taką wielką albo podobną do tych, tak mi się wydaje, bo i tutaj postawić też krowy również, bo nie ma miejsca na tej mojej farmie i wydaje mi się, że tutaj nic nie chcę zmieniać, bo tutaj na razie wszystko spoko wygląda. A tylko tam jest takie idealne miejsce, żeby to zrobić, bo też tak przy ulicy, w sensie, no czy przy ulicy to zginie, to ja nie wiem zbytnio, ale do szopy to jest idealne miejsce, to mi się wydaje. A nie chcę sobie rozdzielać tej farmy, żeby ona była jakoś tam podzielona na niektóre miejsca, że jedna tu farma, druga tu. Wolę wszystko mieć tak w jednym miejscu, tak żeby było, kurde, fajnie to wyglądało. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Patrzcie, no nie jest, kurwa, jest nie jeden. Kurde. A tam się zablokował. Dobra, moi drodzy. Opowiem wam, że kurwa jest machina. Jest machina niezła. Kurde, fajny. Czy to drugi bym sobie kupił, to ja nie wiem. Powiem wam, że ten drugi też jest bardzo fajny. Tylko by musiał się chwilę zastanowić. No patrzcie na to drugiego, no. Ten ma mniej koni o wiele. A czemu jest droższy? Dziwne w ogóle, bo ten jest... Ty ma więcej koni przecież. Nie pytajcie się mnie. Ale naprawdę bardzo fajny motorek. Mi się podoba totalnie. I powiem wam ogólnie, że jeśli chcecie takiego moda sobie pobrać, to polecam serdecznie. Możecie również quada pobrać, bo widziałem, że quad też jest możliwy do pobrania. I opowiem wam jeszcze jedną ciekawą historię, bo tak się wkurwiłem dzisiaj, jak to nagrywam rano. Tak się wkurzyłem, że no po prostu nie mogę. Ja jestem nadal wkurzony. Jestem wkurzony przez to, że wchodzę sobie do gry i pokazuje mi, że coś tam, kurde, jest zrobione z tym, że coś tam nie działa, czy coś. No i kliknąłem, że no okej. Wchodzę, włączam, patrzę, kurwa, mojego zapisu nie ma. Ja sobie myślę, no chyba was rozpierdolę w tym dziale software. Rozpierdolę was wszystkich tam. Myślę sobie, no to jest koniec serii, no to jest masakra. To jest amen, ameno, kaplica i wszystkie rzeczy jedne. I Jamajka, i Kirgistan, i wolna pizda. No ale później tak myślę, chuj, może się jakoś da to odzyskać. Wszedłem sobie na YouTube'a, no i postanowiłem, że... Poradnik, jak odzyskać save'a straconego. I jest, jakiś 12-latek, dzięki niemu udało mi się odzyskać save'a. Ja sobie myślę, o kurwa, dzięki wielkie. No, i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Będę się starał oczywiście jakiś tam sposób tego farminga nadal tutaj nadal kontynuować. Też będę próbował grać i nie tylko wrzucać odcinki, ale też grać, żeby jakiś tam po tym powrocie z tych wszystkich vlogów, żeby też była możliwość, żebyście widzieli ogólnie, jaką zrobiłem tutaj sobie nie przerwę, tylko jakie postępy w tym farmingu tutaj postąpiłem. I to chciałbym, żebyście widzieli. Więc, o kurde, ile on jedzie. Szybki jest frajerson. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tutaj pożegnamy się na tle mojego pięknego Hondy Squama. Dobra. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku. Patrzcie na mojego Twitcha. Twitch/Kondy na mojego Twittera to jest Kondycjusz. I to chyba tyle, moi drodzy, co nie? Życzę wam wesołych, fajnych was wakacji w ogóle, bo zapomniałem o tym powiedzieć. I do następnego odcinka, który będzie w piątek, nie wiem z czego dokładnie, ale na pewno będzie w piątek odcinek, więc się trzymajcie. I do następnego odcinka, no to kuła, naura. Naura, 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 no to kuła, elo, naura.